Siema, tu Pyzada, kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej. Jest na tą chwilę wypad mikołajkowy. Wypad mikołajkowy, jest ze mną kolega Robson. Siema Robson, szczałka. I razem spróbujemy złowić jakiegoś okonia lub szczupaczka. Na tą chwilę jest, jak Robson wspomniał, wypad mikołajkowy, czyli godzina 8:23, niedziela 6 grudnia 2020. I oto w tym miejscu, o tej godzinie, późno, bo najpierw musieliśmy złapać trochę rzeczyków, tutaj pochodzić trochę, tak aby mieć na co zakładać na haczyk za zębatym i pasiakiem. Trochę czasu nam zeszło, więc w ten grudniowy, mikołajkowy dzionek zapraszam serdecznie na najnowszy film w moim Robsona wykonaniu. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc na razie jedna wędka u Robsona, u mnie nic się nie dzieje. No spróbuję coś złowić. Temperatura plus 6 stopni, tak Robson? Tak jest. Plus 6 stopni, to wiecie, ryba nie jest taka, okoń nie jest taki aktywny. Może co, jak jest mróz, zimniej. Ale zobaczymy. Posiedzimy na tej miejscówce, w ten mikołajkowy dzionek i zobaczymy co i jak. Zresztą sami zobaczycie to na moim filmie. Nie muszę nic tłumaczyć. Oczy wasze wszystko zobaczą, usłyszą, jak to będzie na tym wypadzie mikołajkowym. No. Paw. Drodzy Państwo, zobaczcie. Zobaczcie, paw. I teraz zobaczymy. Zobaczcie, paw. Zobaczymy. Zobaczcie. Pamiętacie jednego roku, co łowiłem, co panu uciekły pawie? W tym roku ta sama historia. Co kilka lat temu pan po kilku dniach chodził, szukał i w końcu ktoś powiedział, że widział pawie i odzyskał je. I w tym roku mikołajkowy wypad, ta sama historia co kilka lat temu, z uciekającym z gospodarstwa pawiem. Drodzy Państwo, nic na razie nie skubię, jest godzina 9:00, paw siedzi i powiedzmy, zobaczymy ile będzie siedział na tej gałęzi tam. Tak mówię, godzina 9:00, zobaczymy co z tego wyniknie, ale tak jak mówię, on stamtąd nie zejdzie i będzie siedział na tym drzewie, zobaczymy jak to będzie dalej, więc zostańcie z nami i zobaczymy, czy coś złowimy i co dalej z uciekającym pawiem. Siedzi biedaczek i płacze. No boi się zejść, no co tam robi? Nie. Powiedz, Robek, jak myślisz? No chyba się boi. Boi się, przecież zobacz jaka wysokość. Nie wiem co właściciel zrobi. Zobaczymy to, drodzy Państwo. Ale na tą chwilę wędkujemy w ten mikołajkowy piękny dzionek nad naszą czarną nidą, czyli królową świętokrzyskiej wody. Wrócił do siebie, wrócił, drodzy Państwo, nasz kolega Robert. Co miałeś, powiedz? Okonika. I? Puścił. A dlaczego puścił? Bo nie wiedziałeś. Po pierwszy raz Robert łowi na żywczyki, pokazujące jak od razu zaciął, nie był pewny czy to ryba, nie? Aż w końcu miał rybę i przy brzegu mu puścił. Ano, ale rybka była, więc zobaczymy co dalej wędkujemy. Najważniejsze, że paw po godzinnej nieobecności wrócił. Poszedł się przewietrzyć, chłopak, jak to się mówi, tak? Chciał obczaić jakąś samiczkę, ale mówi, że nic z tego, więc zmarzł,
zgłodniał i wrócił do siebie. Tak Robert mówi, zaraz będzie drugi, tego ci życzę, więc machaj będą ryby, mandą. A więc drodzy Państwo, pan przed chwilą z jednym pawiem pod pachę przyszedł, z tamtej strony właściciel pytał nas się, czy paw nie przeleciał, a powiedzieliśmy mu, że z 5 minut temu paw wrócił, bo nawet zauważyliśmy, że skrzeczał i poleciał przez płot i siadł tam na posesję, wrócił, więc panowi powiedzieliśmy, że pan wrócił, paw wrócił, niech sprawdzi. No i zobaczymy, co się dzieje. Na razie nic. U Robsona była rybka, ale tak jak mówię, spadła. I czekamy, aż coś się ruszy. Najważniejsze, że paw wrócił. Właściciel poszedł sprawdzić. I dalej wędkujemy w Mikołajkowy dzionek. Jak w wirze siedzi spławi. Proszę? Jak w wirze. No. No widzisz? A ja ściągnę i przerzucę. Jest pytkę. Ładnie, cieplutko. Czekaj. I da, ciągnij żyłkę lekko i przytnij. Tnij już. I tnij. I góra. I góra. I daj. Do góry pokaż. Bo one szybko spadają. I drodzy Państwo, pasiaczek zadowolony? Tak jest. Powiedz jak. Jest jak? No w pytkę, nie? I w pytkę, drodzy Państwo. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. I rybka co? Do wody. I do wody. I o to w tym wszystkim chodzi. Ale fajne wędkowanie, nie? Oczywiście, już mi się podoba. Już mu się podoba. Więc zmień rybkę i jedziemy, drodzy Państwo, z tym koksem dalej. Podobnie branie mam, bo spławika nie ma. Zobaczymy, poczekamy. Jednak zobaczymy, albo puściło, albo, ale malutki grum mam. Skaleczona? Rybka nieskaleczona cała. Mogło być branie, nie zauważyłem, bo z kolegami rozmawiałem. Spinningują, mówią, że bardzo słabo pojedyncze rybki, a spinningują, to wiecie, kawał drogi prześli. To ryba, jak to mówię, nie na braniu. Czyli ja mam sukces. Czyli ty masz sukces, tak. Czyli ty masz sukces pierwszy raz tą metodą i rybka jest. Jedna ci spadła. No i dwa brania, dwie ryby praktycznie miałeś. A ja jeszcze zerowy bez ryby, ale zobaczymy, jak to potoczy się dalej, więc wędkujemy. I dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc pilnujemy i próbujemy coś złowić. Machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, ale wędkujemy. Może teraz branie. Znów nie, no co jest? Poczekaj, Robek, nie. Nam się nie poplątało. Poczekaj, nie ruszaj. Bo ja to odplątam. No być może ta moja ściągnęła. Albo twoja ściągnęła. Próbuję na dwie wędki, to zobaczcie jak nawet. Tak, żeby się nie poplątało, Robek tu, ja drugą tu, trzecią przepuszczam. Tu co jakiś czas podciągam tą. Zarzucam. Tamto mi spływa i mam, zobaczcie, na kolonach dwie sztuki. I tam naprężam, żeby nie wpłynęła Robertowi. I tak łowimy, ale brań nie ma. Nic dzisiaj nie skubię, rybka. Ja jestem dalej zerowy. No i co zrobić, nie? Chciałbym jakąś rybkę złowić, więc zobaczymy. Może uda mi się, może nie. Zobaczycie to dalej na moim filmie. Ale tak mówię, jeszcze z godzinkę, z półtora, jak nie będzie brań, jedziemy do domu wcześniej, bo szkoda siedzieć. Resztę dzisiejszego grudniowego dzionka, czyli niedzieli, spędzimy z rodziną w naszych domach, więc zostańcie z nami i zobaczymy, jak to będzie dalej przy tym grudniowym, mikołajkowym wędkowaniu.
Więc drodzy Państwo, jest taka sytuacja, słonko świeci, woda płyciutka, widzicie, płytka. Stan, jak przyjechaliśmy, było to co ostatnio, czyli 129, stan wody, oto w tym miejscu. Na pomiarze to co ostatnio, tydzień temu, ale ryba nic nie bierze, woda czyściutka, przejrzysta, widać, zobaczcie. Jaka czyściutka woda, dość że płytko, to czysto, ryba nie na braniu. No i próbuję coś złowić, na razie jestem zerowy, dalej zerowy. No i uda mi się coś złowić, zobaczycie. Więc wędkujemy dalej, przerzucam. Łowiąc dwoma wędkami, grunt większy, mniejszy. Słońce świeci, ryby nie biorą. I taki odpoczynek mikołajkowy nad wodą, czyli brędza, bezrybie totalne. Robson, co miał dwa brania, jedna ryba spadła, drugą wyciągnął, a tak to widzicie, wszystko spływa, wiatr. W miarę ciepło, ale wiatr jest zimny, zawiewa. Ryba nie na braniu, no i tak to leci, jak sami widzicie, więc wędkujemy jeszcze przez jakiś czas i zobaczymy, czy drugi raz w tym roku będę bez ryby. Czy uda mi się coś złowić, zobaczymy. Widzicie, dwie wędki pod porę, gdy mam, więc na kolanie. W taki sposób, jak widzicie, nic. Drodzy widzowie, nic. Brędza, bezrybie totalne. Nic nie bierze. Ryba jest, ale nie jest zainteresowana naszymi żywczykami. Nie na braniu. Ale czekamy, czekamy, może coś się ruszy, może jakieś pojedyncze sztuki. Zobaczę, co i jak. Wędkujemy, przerzucamy i odpoczywamy nad wodą, łapiąc świeżego powietrza. Chyba mam branie, zobaczymy. Czekamy, 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 czekamy. Czekam. Nie. Nie. Niestety, chyba nie. A już się ucieszyłem, więc dalej jestem zerowy. Więc widzicie, drodzy Państwo, byłem niegrzeczny, więc Mikołaj nie przyniósł mi prezentu w postaci złowionej dzisiaj rybki, jak do tej pory. No ale jak poproszę łatwiej Mikołaja, to może uda mi się złowić jakąś rybkę, ale muszę najpierw poprosić o życzenie. Więc zobaczymy, co będzie dalej przy dzisiejszym wędkowaniu. Próbujemy z tej strony, tu przy moście. Może tu jakiś okoń szczupaczek, no. Bo naprawdę trzeba trochę kombinować, połazić. Jak wiecie, rzeka to rzeka, jak w jednym miejscu rybki nie chcą skubać, nie biorą, trzeba zmieniać stanowiska. To nie jest jak woda stała, czyli zbiornik, że jak w jednym miejscu na zbiorniku ryba nie bierze, to na całym nie bierze. Rzeka to jest rzeka, inne prawa. Inaczej to przebiega niż na zbiorniku stałym. Czyli jak w jednym na rzece dołku nic nie bierze, trzeba szukać tej ryby po innych miejscach, innych dołkach.
więc spróbujemy tu parę razy rzucić. Branie mam. Branie miałem, puściło. Może powtórzy. Jest branie, jest, jest, jest. 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 Drodzy Państwo, garbusek. I jak to się mówi, moja taktyka przyniosła efekt w postaci okonka. I nie jestem, drodzy Państwo, na zero. To cieszy. Tak, więc drodzy Państwo, przyszłem po koleżkę. Powędkujemy już do końca tu, czyli jakieś pół godzinki, jak nie będzie efektu, jedziemy do domu. Ważne, moja taktyka, tak jak powiedziałem, rzeka to jest rzeka, innymi prawami się kieruje. Jak nie w jednym miejscu, to w drugim łowimy. I to przyniosło mi efekt w postaci jednego konia. Nie jestem na zero. Dumnie mogę wrócić do domu. Więc po koleżkę przyszłem. Zarzucimy tu parę przepuszczeń na żywczyka i zobaczymy. I niedługo będziemy kończyć. Najważniejsze, że mikołajkowy wypad na ryby za okoniem będzie jednak z rybką. Czy to u kolegi Robka, czy u mnie. Godnie zakończymy dzisiejsze wędkowanie z rybką. Przepuszczam zestaw, zakładam żywczyka. Rybka świeża. Zapyszczek. Przeszywamy hakiem i w tej pozycji i rzucamy zestaw w miejsce spokojne i czekamy na kolejną rybkę. Albo wiesz, no ściągaj po braniu. No widzisz, tak to bywa. A więc branie, druga rybka, czekamy. Szczupak ładny. Szczupaka mam. No raczej nie wymiarowa, ale jest, poczekaj. Teraz kwestia, jak się zapiął, ale walczy. Spróbujemy go wyholować bez... Widzisz? Mówiłem? Nieduży, ale cieszy. Cieszy pod prąd. I takiego szczupaczka niedużego wytargamy. Maluszek. Maluszek, ale cieszy. Bokiem zapięty pięknie, rybkę trzyma. Więc zrobimy teraz taki myk, że puścimy cię z rybką. Płyń, płyń. Z nagrodą na Mikołaja. Rybkę puścił, jego strata. Rybka odpłynęła, zobacz. Szczupak głodny będzie, a my szczęśliwi z wyholowanej rybki. No i takie wędkowanie w ten mikołajkowy dzionek. Podoba ci się? Tak jest. Nie biorą za dużo, bo brań nie ma, ale fajne wędkowanie, tak Robson? Jak jest? Okay. Nic dodać, nic ująć. Cię branie, zobaczymy co wypłynął. Puścił, może powtórzy. Powinien powtórzyć, bo to ryby są takie łakomczuchy, ale czekam aż powtórzy. Niestety nie powtórzył, chyba że mógł też rybkę ściągnąć z haczyka, o czym się przekonamy, ściągając zestaw i patrząc, czy jest rybka, więc ściągamy, nie zacinam, to ściągam i zobaczymy, jak rybka wygląda. Ale branie było intensywne, delikatne. Nie wiem dlaczego, może maluszek był. Więc zmieniamy rybkę i przerzucamy dalej, łowiąc w tej miejscówce, bo jest w miarę fajna. Rybka, płotka, zapyszczek przeszywamy. I puszczamy. Puszczamy i wędkujemy jeszcze przez jakiś czas. No póki brania są.
z tamtej miejscówki zrezygnowaliśmy, więc teraz puszczamy tu. Zobaczymy. Wieje strasznie. Strasznie wieje. Ale my nieugięcie łowimy, przepuszczając nasze zostawy. Oto w tym miejscu. Machaj, będą ryby, będą. Więc drodzy Państwo, kończymy na tym ten interes. Zawijamy się do domu, brało to co brało. Jak było, widzieliście na moim filmie, jakieś emocje były w postaci ucieczki pawia, ale wrócił mądre zwierzę, po prostu wiedział, że co on w zimę zrobi na obczyźnie, więc nie chciał dziewczyn zostawić samotnych, jak to samczyk był, więc posiedział, pomyślał, przemyślał i wrócił. My po rybie zaliczone, ryba ręką pachnie, to najważniejsze. Ja przez większość czasu nie mogłem nic złowić. Robert rybkę zaliczył. Druga mu się spięła. Ja w tym miejscu tak też pomyślałem, żeby nie być na zero. Trafiłem o konika, jak widzieliście, szczupaczka. No i na tym kończę. Andrzejkowy, mikołajkowy wypad na ryby. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Było tak jak było. Pozdrawiamy. I do następnego. Siema, pyza. Jest. Pytę. Narka.